Cześć, z tej strony Gamer. W tym odcinku Wam pokażę funkcję aparatu w Samsungu Galaxy A52 5G. Zapraszam do oglądania. Na początek to wiadomo, trzeba kliknąć aplikację aparat i dalej Wam się wyświetla takie coś. I tu Wam teraz omówię wszystkie funkcje, także zapraszam do oglądania. Zacznijmy to, co jest u góry. W górnym prawym rogu tu mamy filtry, możemy sobie filtry nastawiać, różne ciepły, chłodny i te inne takie. Tu mamy moje filtry, może niestandardowe takie, tak jak tu widzicie. I dalej mamy filtry twarzy. Co dalej mamy? Tu mamy tego służy. Dalej mamy proporcje ekranu. Możemy sobie zmieniać full, czyli pełny ekran, tak jak widzicie. 1 na 1, czyli taki kwadrat. 9 na 16, czyli tak. 4 na 3 na 4, czyli tak. I na końcu 3 na 4, ale w rozdzielczości 64 megapiksele. Ale podczas tej rozdzielczości już nie możemy ani przybliżać, ani zmieniać obiektywów, nic. Ale dopiero jak to chcemy zrobić, to musimy zmienić sporo to na jakiś inny tryb, na przykład ten. I teraz już możemy przybliżać, zmieniać obiektywy i inne rzeczy. Dalej mamy samowyzwalacz. Możemy nastawić sobie na kilka sekund i to odliczanie po prostu przed zrobieniem zdjęcia czy tam filmu. Jak chcecie zrobić zdjęcie na przykład, to wcześniej to możecie ten samowyzwalacz szybko i stanąć przed obiektywem i wtedy zrobicie sobie zdjęcie na przykład z daleka. Do tego to służy. Dalej mamy lampę błyskową. Możemy ją nastawić automatycznie, cały czas włączoną lub wyłączoną. Dalej mamy ustawienia, a to przejdę na sam koniec do nich. Na dole mamy takie trzy, takie, widzicie, takie listki, nie? Ten środkowy to jest ten główny obiektyw, jednokrotne przybliżenie, czyli to główne. Po lewej stronie mamy szeroki kąt, 0,5. Środkowy to z powrotem wracacie do tego jednokrotnego, a ten po prawej stronie, jeden listek, to dwukrotne przybliżenie. I dalej możecie przybliżać czterokrotnie i do dziesięciokrotnego. A jak uszczypniecie palcem ekran, to możecie sobie zmieniać. Zmieniać i zwiększać, widzicie, nie? A z powrotem przechodzę do jednego raza, o. I tak mamy. Obok tutaj, tam gdzie to takie żółte te kreseczki, to jest optymalizator scenerii. Jak na przykład chcecie zrobić zdjęcie, na przykład, nie wiem, psa swojego albo tego jedzenia jakiegoś, to ten automatycznie Wam aparat przez tą sztuczną inteligencję Wam dostosowuje obraz, żeby było tak, te kolory są jeszcze takie żywsze i te inne takie rzeczy. Czyli to już omówione. Na dole mamy te strzałeczki, to jak to wejdziecie, to możemy zmienić obiektyw. Tu obok mamy to białe kółko, to jest do zrobienia zdjęcia, to wiadomo, i obok mamy, możecie kliknąć sobie obok i wtedy tam gdzie jest, i tam sobie sprawdzacie sobie wcześniej nagrane zdjęcie lub film. I tu teraz Wam omówię te funkcje, które tu widzicie. Pierwsza funkcja to jest rozrywka. Rozrywka to widzicie, tu możecie sobie taki filtr ustawić. To ten tryb powstał przy współpracy Samsunga ze Snapchatem. Tu możecie sobie różne tryby nastawiać. Widzicie, zmienić też obiektywy i inne takie rzeczy. Jedno ujęcie, czyli żeby zdjęcie było takie, jakie jedno ujęcie, takie jedno zdjęcie, ale żeby było takie dłuższe, nie? Dalej mamy tryb zdjęcie, to już przed chwilą omawiałem. Tu dalej mamy wideo i w tym trybie wideo u góry mam takie te przyciski, dalej Wam teraz je Wam omówię. Tam gdzie mamy tu, tu możecie zmieniać sobie rozdzielczość UHD, czyli Ultra HD 30 klatek na sekundę, możemy zmienić na Full 60 klatek na sekundę, czyli obraz jest wtedy płynniejszy. Możemy ustawić też Full HD, ale klatek na sekundę, czyli obraz troszkę bardziej przycina, jest wolniejszy i możemy zmienić też 30 klatek na sekundę. Inne mamy proporcje ekranu, też możemy zmieniać sobie. Dalej mamy tryb duża snność. Jak ją włączycie, wtedy mamy obraz jak podczas nagrywania filmu stabilniejszy, ale wtedy Wam spada automatycznie rozdzielczość tylko do Full HD 30 klatek na sekundę i też nie możemy już wtedy przybliżać ani zmieniać obiektywów, wtedy nic nie możemy. A jak ją wyłączycie, to standardowo zmieniać sobie rozdzielczość, obiektywy, przybliżać, ale wtedy już filmy nie będą takie stabilne. Jak będziecie szli, na przykład będziecie w drodze nagrywali film, to wtedy może Wam to zdjęcie, ten film być taki poruszony, taki może drgać Wam. A jak włożycie ten tryb duże stabilny, to wtedy Wam nie będzie drgał. Dalej mamy lampę błyskową, możemy ją nastawić automatycznie, cały czas włączoną lub zupełnie wyłączoną. I dalej mamy ustawienia, do nich, tak jak wcześniej powiedziałem, przejdę na sam koniec. Dalej i na końcu mamy tryb więcej. W tym trybie więcej mamy R-Dual, czyli tu możemy sobie zrobić zdjęcie i do niego coś dorysować, co nam tylko chcecie. Dalej mamy tryb profesjonalny do zdjęć, czyli możemy sobie zmienić ekspozycję, balans bieli, ISO i te inne rzeczy. I u góry też możemy samowyzwalać, czyli te inne rzeczy, te co wcześniejsze omawiałem. Dalej mamy panorama, czyli możemy sobie zrobić zdjęcie i cały czas przejechać sobie z tym ten aparatem, wtedy mam jedno takie długie zdjęcie, ale jedno. Nie trzeba kilka zdjęć robić naraz. Dalej mamy żywność, czyli możemy sobie w to kwadracik zdjęcie jakiegoś jedzenia dać
i wtedy mam to zdjęcie, jakie się wzbogacą, kolory tego zdjęcia i inne takie rzeczy. I o, a ta reszta cała będzie taka zamazana, całe tło tego jedzenia. Dalej mamy tryb nocny, czyli jak w nocy robicie zdjęcie, to wtedy możecie sobie zrobić zdjęcie w tym trybie i będzie to zdjęcie rozjaśnione. A to tylko działa, wiadomo, w nocy. Dalej co mamy? Mamy tryb makro, czyli ten obiektyw, który wam w recenzji mówiłem, tego telefonu, ten 5-megapikselowy obiektyw makro, to wtedy trzymać trzeba kamerę w odległości 3 do 5 cm od obiektu tego robionego zdjęcia. Widzicie, trzeba się przybliżyć, o, i wtedy mamy ostre zdjęcie. A jak się oddalimy, to już, widzicie, jest zamazane. I do tego zwykłego obiektywu nie można użyć. Wtedy, o, tu widzicie, można sobie przybliżyć, o. Mam ostre, to do tego służę, jak chcecie jakiegoś małego robaczka zrobić sobie zdjęcie, czy tam coś, wtedy te obiekty możecie włączyć, o, i wtedy ostre zdjęcie wam wychodzi z bliska. Co dalej mamy? Dalej mamy tryb portretowy, czyli żeby na przykład twarz była normalnie cała ostra, a resztę tło, żeby było zamazane. Do tego służy ten czujnik głębi, ten, który wam w recenzji mówiłem. Tło, czyli twarz jest cała, a całe tło za nią jest zamazane. Do tego służy tryb portretowy, dalej mamy wideo, czyli profesjonalne nagrywanie filmów, też możemy zmieniać balans bieli, ekspozycję ISO i te inne rzeczy, rozdzielczość, tak jak tu widzicie. Dalej mamy bardzo zwolnione tempo, czyli 960 klatek na sekundę. Na pewno kiedyś film tego nagram, czyli takie bardzo wolne nagrywanie. Dalej mamy zwolnione, czyli 240 klatek na sekundę, to już troszkę szybciej od tego bardzo zwolnionego tempo i też na pewno film kiedyś się pojawi na moim kanale. No i co dalej mamy? Hyperlapse, już nawet nie wiem do czego to służy, nie testowałem tego jeszcze, jak chcecie się dowiedzieć, to po prostu wpiszę internet Hyperlapse i wtedy wam wyskoczy, co to jest. Nie wiem do czego służy, ale coś do filmowania na pewno. I to omówione, teraz u góry mamy napis Bixby Vision, czyli tu możemy sobie, nie wiem, szukać coś interesującego, tego, ten zdjęcie chyba ma się wzbogaca, takie różne rzeczy. Informacje o tym się też pomijają, do tego służy ta sztuczna inteligencja. Dalej mamy strefa AR. W strefie AR tu możemy sobie apart AR emoji, czyli możemy sobie swoją twarz ustawić jako Spiderman, na przykład mieszka Mickey, nie wiem co, wtedy jak ruszacie oczami, czy tam buzią, obejdzie czym głową, to wam się automatycznie zmieni, tak jak tu widzicie na tych zdjęciach. I tu inne też funkcje tego macie. Dalej co mamy? I to wszystko, chyba i tu plusik, to już możecie sobie chyba coś tam pobierać, czy tam coś. I tutaj zadaj pytanie, tam gdzie jest ten znak zapytania u góry. I wszystkie tryby aparatów omówione. No i dziękuję wam, jeśli ten film wam się spodobał, a nie, zapomniałem jeszcze. Miałem przejść do ustawień, to wchodzę właśnie na koniec do ustawień. I tu mamy w ustawieniach tego aparatu, mamy optymalizator scenerii, to jest to co tam widziałem, pokazywałem wam przed chwilą, sugestie dotyczące ujęcia, skanuj kody QR, możecie sobie kod QR zeskanować. Dalej mamy przycisk migawka, czyli ten migawkę za przycisk możecie sobie przesuwać, format i opcje zaawansowane, to się tam nie liczy, dalej, zapisuj auto, to widzicie, to że będzie wysoka wydajność wideo. Tutaj możemy sobie nagrywać film w formacie HVC. Dalej mamy stabilizację wideo, to jest na razie wyłączone. Dalej mamy HDR, czyli żeby obrazy się wyróżniały dzięki przechwycaniu więcej liczby szczegółów w jasnych i ciemnych obszarach zdjęć. Dalej mamy linię siatki, czy taka siatka na zdjęciu się pojawia. Dalej etykiety lokalizacji, czyli jak zrobicie zdjęcie, to po kolei wam się wyświetla, w jakim to mieście było robione. Dalej mamy metody fotografowania, możemy coś powiedzieć, na przykład tu możecie włączyć smile albo cheese i wtedy wam się automatycznie zdjęcie zrobi. Możecie takie klawisze głośności zmieniać, funkcje tym ustawienia do zachowania. Jak wychodzicie z aparatu, to żeby aparat był w tej samej funkcji nastawiony, co przed wyjściem tej aplikacji. Znak wodny, to żeby taki znaczek się pojawiał na waszych zdjęciach i obiektywy Snapchata w trybie rozrywki. To mamy później dalej 0. Zeruj ustawienia, kontakt z nami, aparat, informacje. No i to wszystko omówione. Jeśli ten film wam się spodobał, to dajcie lajkę i subskrybujcie mój kanał. W kolejnych odcinkach na pewno coś z tym smartfonem się pojawi. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.